Tak, moi drodzy, wyjeżdżam. Jestem już praktycznie spakowany, ale martwię się, ponieważ bierzemy jakieś choróbsko. Moi drodzy, my właśnie dojechaliśmy do hotelu. Przyjechałem oczywiście na wakacje z moją mamą, bo obecnie tylko ona jest czasowo dostępna i nie ma ludzi za dużo i w ogóle, i poza tym z moją matką, moją Danką, no jakoś jak na razie najlepiej mi się podróżuje, że tak powiem. Widzicie to maleństwo? Tak, właśnie to. Moja mama od pół godziny próbuje wyprasować sobie bluzkę i się wyżywa na tym biednym stworzonku sztucznym i używa brzydkie słowa i podłącza je pod kontakty wszystkie, no ale nie działa. No wystarczyło przekręcić kółeczko i działa. No przekręciła. No widocznie źle przekręcałaś. Ogólnie czuję, że choróbsko naprawdę mnie tak dopadło totalnie i to jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy dosłownie prawie dzień przed wyjazdem zachorowałem. No nic, kupię jakieś cytrynki, brynki, landrynki i mam nadzieję, że jakoś to wyleczę, wywalczę to, bo ogólnie masakra. Mam tak czerwony gilon, że nie wiem, co ja wam gilon pokazuję, no nieważne. Zaraz idziemy po internet, bo muszę mieć internet oczywiście i nie tylko, wiecie, Instagramy, takie rzeczy, chociaż wiadomo, to jest ważne, ale przede wszystkim ja zawsze lubię mieć, wiecie, mapy, takie rzeczy, które jednak się przydadzą, bo biorąc pod uwagę moje przygody, to, że zgubiłem się kiedyś w Kambodży i takie inne rzeczy, to wolę teraz być przygotowany. Ogólnie jakby ktoś chciał tutaj imprezować, to całkiem mnie zabiwa, no ale jak wiecie, ja nie jestem osobą imprezową, ale jak słyszycie, to biwa totalna. Więc można chlać, krzyczać, żygać. To jest tak. Słuchajcie, właśnie przypłynęliśmy do Jordanii i jest to naprawdę niesamowite, że pogoda jest tutaj znacznie inna niż w Egipcie. Jest mi tak zimno, a mam tylko koszulkę i taką długą bluzę. Pozdro. Naprawdę jest mi tak zimno i teraz już chyba czekamy godzinę na jakimś statku, nie wiem na co. Słuchajcie, właśnie dotarliśmy do Jordanii. Jest ogólnie tak zimno, że masakra. Nigdy w życiu, a byłem już naprawdę w różnych miejscach, nigdy w życiu nie byłem tak przeszukiwany co chwilę jak tutaj. Co chwilę jesteśmy w kolejce, to już chyba trwa 3 godziny. Jestem tak zmęczony, że są momenty, że zastanawiam się, czy naprawdę fajnie, że tutaj przyjechałem. No zobaczymy, jak dotrzemy do Petry, bo to było zawsze moje marzenie ją zobaczyć, więc mam nadzieję, że widoki wynagrodzą moje obecne cierpienie. Moi drodzy, aktualizacja. Cały czas jesteśmy w drodze, jesteśmy w Jordanii, ale jedziemy do Petry. No nie dość, że na początku było bardzo zimno, zaczął padać deszcz, wiatr jest ogromny. No i jesteśmy coraz bliżej Petry, a tutaj po prostu śnieg, gdzie to się tutaj praktycznie nie zdarza. Jest to bardzo rzadkie zjawisko, ale oczywiście Charlesa'ego, jego przygody zawsze muszą być niezwyczajne. I takie dosłownie luty śniegu tu spadają, co za chwilę wam zademonstruję. Siedzimy w takim miejscu na jakiejś przerwie z kawą i w ogóle i tak naprawdę czuję się, jakbym był w jakimś zimowym kraju, a nie takim, gdzie jest pustynia, więc spoko. Przed chwilą się bardzo wkurzyłem, ponieważ wykupiliśmy sobie taką wycieczkę. Czemu w ogóle robię tak? No nie tak, tylko prawdziwie tak. I słuchajcie, idziemy tam do takiego autokaru, nie?
i kierowca do nas krzyczy: gdzie macie naklejki? Oczywiście po angielsku. Gdzie macie naklejki? Tylko ludzie z naklejkami, nie? I potem podchodzi do niego jego kolega i zaczął go opieprzać, że jesteśmy na liście i że też mamy prawo wejść do tego autokaru. Dramat. I siedzę z moją mamą Danką, która teraz spali śmierdzącego papierosa, który mnie dusi. Osobno. Więc niby nic takiego, ale ogólnie... Masakra. Chyba już z tego zimna wszystko mnie drażni. A ja, słuchajcie, mam tylko to jest po prostu długa bluza i pod spodem mam krótki rękawek i to that's all. Tak, moi drodzy, wycieczka do Jordanii wciąż trwa, cały czas spada śnieg i deszcz i wszystko razem. Wszyscy marzną i umierają, ale... I mają biznes. Cóż. To niektórzy. Tak, a panowie tutaj, którzy widzicie, o, tutaj, sprzedają takie chustki, to dzisiaj naprawdę dużo zarabią. I słuchajcie, peleryny foliowe z plastiku, które tak naprawdę są jakby workiem, kosztują od 5 do 10 dolarów. Możecie sobie wybrać różne. Wyglądam teraz jak stary Bogdan, ponieważ wracamy już do Egiptu i jestem tak zmarznięty, że dosłownie masakra. Nie czuję nic. Jestem cały mokry, wracaliśmy na pace. Wszystko jest nagrane i możecie zobaczyć to właśnie w przebitkach. Cześć, słuchajcie, ogólnie jest jakoś 5 rano i wyglądam strasznie, ale nie mogłem zasnąć. Bo zastanawiam się około 3.30, więc jak wiecie, długo nie spałem. No i jedziemy za chwilę do miejsca, o którym dowiedziałem się przed chwilą, że ginie tam i zginęło tam wielu ludzi. I mówimy tutaj o setkach. Tak. Taki dzień. Chodźcie.